Gość Radia Lublin. 14 minut po godzinie 8. Wojciech Brakowiecki, witam, dzień dobry w studiu, witam mojego gościa, profesor Konrad Rejdak, szef kliniki Neuro, neurologii w samodzielnym publicznym szpitalu numer 4. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie profesorze, dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Udaru Mózgu, po chorobach układu krążenia, po chorobach sercowych i chorobach nowotworowych. To właściwie kolejna. Ta choroba, która dziesiątkuje nasze społeczeństwo. Tak jest, jest to choroba nagła. Dotyka rocznie około 60-80 tysięcy ludzi w Polsce, więc skala zjawiska ogromna. No i niestety mamy tu różne typy udarów, czyli udary niedokwienne, najczęstsze, ale też i udary krwotoczne. Dlatego też jest to główna przyczyna kalectwa w, w, w społeczeństwie i jest to choroba, którą trzeba traktować wyjątkowo. Dzisiaj, dzisiaj rozmawiamy o tych zagrożeniach wszelkich, które, które płyną z udaru mózgu i niedokrwiennego i, i, i krwotocznego panie profesorze, o ile ten krwotoczny spada na człowieka jak przysłowiowy grom z jasnego nieba, o tyle ten, ten niedokrwienny. Daje symptomy, a czasem, no niestety, poprzez nasze działanie, my przykładamy do tego rękę. Oczywiście czynniki ryzyka powszechnie znane, modyfikowalne i niemodyfikowalne. Modyfikowalne to oczywiście nasz tryb życia, palenie papierosów, nadciśnienie, zła dieta z wysokim cholesterolem. To są te najważniejsze czynniki, na które możemy wpływać. Inne jak wiek oczywiście, czy pewne uwarunkowania genetyczne tego nie zmienimy, ale y, niestety kumulacja czynników ryzyka daje czasami bardzo y, y, wysokie ryzyko, z kolei y, skumulowane w, w postaci właśnie y, udarów w młodym wieku. A, a no właśnie, panie profesorze, bo pewnie niejednokrotnie pan słyszał, no ja mam 40 lat, no gdzie, to, to, mnie to nie dotyczy. Niestety, coraz częściej takich pacjentów widzimy. Z jednej strony właśnie tryb życia, stres, y, y, ale też palenie papierosów, inne używki, nadużywanie alkoholu. To są czynniki zdecydowanie, które przyczyniają się do wczesnych zachorowań na, na udar i nie wolno bagatelizować, myśleć, że a, na to jeszcze jest czas, udar mnie nie dotyczy. Niestety dotyczy, może dotyczyć i pamiętajmy o tym na co dzień. A co osoby takie, które na przykład na co dzień muszą mierzyć się z cukrzycą bądź migotaniem przedsionków, a to jest ta, ta grupa, która jest właściwie w pierwszej kolejności zagrożona? Tak jest, choroby współistniejące, czyli choroby, które w bezpośredni sposób podwyższają ryzyko, migotanie przeciągów to plaga wręcz, która epidemia, która będzie narastała wraz z wydłużaniem się życia populacji. Mamy skuteczne leki przeciwkrzepliwe nowej generacji, które mogą to ryzyko zmniejszać i oczywiście jest tu bezwzględne wskazanie do... Ich podawania, ale przede wszystkim wykrycie migotania przecionku, czy też cukrzyca, monitorowanie cukru i leczenie dietą, ale również farmakologicznie, no ma straszne znaczenie w redukowaniu ryzyka udaru. Panie profesorze, pańska prowadzona przez pana placówka, oddział neurologii w szpitalu Przyjaczewskiego jest tą wiodącą w kraju, więc właściwie wydawałoby się, że wiecie Państwo tyle o, o, o udarach że można by im zapobiegać skutecznie. No jesteśmy bardzo dumni z tego, że obecnie w naszym szpitalu wykonuje się najwięcej w Polsce zabiegów trombektomii, czyli zabiegów przyczynowego leczenia udaru. To się dzieje dzięki świetnej organizacji wewnątrz szpitala. Mamy grupę doskonałych radiologów zabiegowych, którzy przeprowadzają tą procedurę wewnątrznaczyniową, ale też zespół szpitalnego oddziału ratunkowego, no i oczywiście my urolodzy, którzy musimy przyjąć pacjenta, zakwalifikować do leczenia i po tej procedurze dalej go leczyć. Więc to jest niebywały sukces. Jesteśmy w programie pilotażowym. W ogóle Lubelszczyzna jest takim rejonem, gdzie ten poziom leczenia udarów jest bardzo wysoki. Może na poziomie półpolski de facto, bo są trzy ośrodki na Kraśnickich, Szpital Wojewódzki oraz w Zamościu. To co mogliśmy zrobić jako lekarze to się udało. Dobra informacja, powiadomianie o, o udarze do, do pogotowia i szybki transport pacjenta do szpitala to jest coś co my jako lekarze możemy zrobić dzięki lepszej świadomości społeczeństwa. Oczywiście wpłynięcie na czynniki ryzyka to już jest znacznie trudniejsza rzecz. Będziemy czekać na efekty tej pracy przez lata. Wpływają państwo, ale tu pojawia się ten termin okno czasowe. Tak jest. Ten, to szybkość dotarcia pacjenta do szpitala jest kluczowa. Mówi się o złotej godzinie, ale oczywiście nie jest tak idealnie, jakbyśmy chcieli. Są dwa okna czasowe: 4,5 godziny dla trombolizy dożylnej oraz 6 godzin dla trombektomii. Są to takie odcięcia graniczne dla czasu, kiedy ten zabieg może przynieść skutek. Niestety mamy takie obserwacje. Im później, tym te, te z, e, efekty leczenia są gorsze. Dlatego robimy wszystko, aby w ciągu tej pierwszej godziny pacjent był w szpitalu. Panie profesorze, wyjaśnijmy tak może nieco obrazowo, na, co, na czym te oba zabiegi e, polegają. Bo mówiąc krótko, za, e, udar niedokrwienny, e, blaszka miażdżycorodna zatyka naczynie, krew przepływa. Przestaje płynąć do mózgu, no i właśnie mamy ten efekt udaru. Tak jest, tworzy się skrzeplina w świetle naczynia i zatyka to naczynie. Wówczas to, co można zrobić, to podać lek dożylnie, w, to się nazywa tą trombolizą, czyli rozpuszczamy w sposób farmakologiczny taką skrzeplinę. Niestety nie zawsze się to udaje i wówczas brak. Efektów tego leczenia w ciągu pół godziny jest sygnałem, że należy przeprowadzić badania obrazujące naczyń mózgowych, aby stwierdzić, które naczynie jest zatkane. Wówczas daje to podstawę do przeprowadzenia mechanicznej trombektomii z udziałem radiologów zabiegowych, którzy cewnikami usuwają w sposób mechaniczny tę że, że skrzeplinę i dzięki temu przywracamy krążenie. Pamiętajmy, że tu czas też odgrywa rolę, gdyż im później się to zrobi, wówczas jest jeszcze takie uszkodzenie reperfuzyjne, czyli niedotlenione tkanki łatwiej podlegają destrukcji przez aktywne formy tlenu, a ten tlen w sposób intensywny dociera po otwarciu naczynia do mózgu, więc jest to bardzo skomplikowany proces, ale cieszymy się, że te efekty bywają spektakularne wiele osób zagrożonych ciężkim kalectwem po zabiegu wstaje praktycznie bez deficytu neurologicznego. To jest to optymistyczne zakończenie, ale czasem bywa mniej optymistyczne, gdzie trzeba będzie, panie profesorze, wchodzić z procesem rehabilitacji. To prawda. Pamiętajmy na obecną chwilę tylko 10 około procent kwalifikuje się do trombektomii, do trombolizy powinno to być około 20-25%, więc niestety pozostaje około 75% osób bez szans na leczenie przyczynowe, a więc tutaj postępowanie jest standardowe. On, te osoby niestety będą miały deficyt neurologiczny i rehabilitacja, wczesna rehabilitacja jest tu kluczowa, aby walczyć o przywrócenie funkcji tej, która nie została trwale utracona. Panie profesorze, to ostatnio po raz teraz, w tym momencie kończąc tę naszą rozmowę, przypomnijmy, co robić, żeby próbować ewentualnie wyeliminować wszelkie zagrożenia związane z udarem. Trzeba zacząć już od tej chwili, siebie. od siebie. Ruch, około 10 tysięcy kroków dziennie jest proponowane, czyli przerywać pracę, czy idąc wybrać spacer zamiast jazdy samochodem, czy autobusem, definitywnie z, rzucić wszelkie nałogi. I palenie papierosów jest to numer jeden, jeśli chodzi o czynnik ryzyka. No i oczywiście myśleć o diecie, po prostu, normalnie. Dobrze zbalansowanej, bez jakichś ciężkich wyrzeczeń, bo tutaj okazuje się, że, że nie masz cudownej diety. Po prostu ograniczyć spożycie cukrów, ale też nie do zera, tak aby po prostu korzystać z uroków diety, ale po prostu bez wielkiego stresu. Bardzo panu dziękuję, profesor Konrad Rejdak. Szef Kliniki Neurologii w samodzielnym publicznym szpitalu numer 4. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.